Dzień dobry. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie ze Szczecina i witam się słowami z naszej książeczki z Biblią na co dzień, wyznaczonymi na dzień dzisiejszy, czyli 29 dzień sierpnia. A jest to fragment z Księgi proroka Izajasza, gdzie w 48 rozdziale, w 17 wierszu tak czytamy. Ja, Jahwe, Twój Bóg, uczę Cię tego, co Ci wyjdzie na dobre. Prowadzę Cię drogą, którą masz iść. I drugi wiersz z Ewangelii Łukasza, z 10 rozdziału, gdzie w wersecie 39 tak czytamy. Maria, usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Oba fragmenty, które dzisiaj mają stanowić jakąś podstawę naszej refleksji, najpierw przywodzą mi w głowie takie pytanie, jaki nosimy obraz Pana Boga? Jaki obraz jest nam najbliższy? Oczywiście pewnie tych odpowiedzi jest bardzo wiele i one też się zmieniają. Dzisiaj ten pierwszy fragment z Księgi proroka Izajasza mówi nam o Bogu jako o nauczycielu, ponieważ wyraźnie czytamy, ja Jahwe, Twój Bóg, uczę Cię. Czyli ten Bóg, nauczyciel, uczy nas czegoś bardzo ważnego. Czego? Uczy nas tego, co wyjdzie nam na dobre i prowadzi nas drogą, którą mamy iść. A to oznacza, że Pan Bóg, którego kochamy i w którego wierzymy, chce dla nas dobra. Chce, abyśmy byli szczęśliwi i chce, abyśmy w swoim życiu mieli taką świadomość, że znajdujemy się na drodze, którą On dla nas wybrał i na tej drodze jesteśmy we właściwym miejscu. Oczywiście, kiedy odniesiemy to do naszej codzienności, do naszych życiowych wyborów, do decyzji, to zadajmy sobie pytanie, czy faktycznie kieruje nami taki obraz. Boga, który chce dla nas dobra i Boga, który daje nam również tą pewność i przekonanie, że jesteśmy w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i że mamy tą możliwość poznać prawdę. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że każdy z nas, jak tutaj jesteśmy, jak słuchamy dzisiaj tego codziennika, możemy w naszych życiowych doświadczeniach szukać takich sytuacji, które powodują, że ten dobry Bóg, który chce dobra dla nas, staje się jakiś odległy. Dlatego, ponieważ sami nie potrafimy do końca określić, czy nie potrafimy siebie nazwać dobrymi, bo gdzieś po drodze zagubiliśmy jakąś granicę, czy drogę, która prowadzi nas do samych siebie, a tam przecież jest również prawda o nas, bo nazywamy się dziećmi Bożymi, a to oznacza, że jesteśmy napełnieni Bożym Duchem, a to oznacza, że jesteśmy wypełnieni Bożą dobrocią, a to oznacza, że chcemy kroczyć Jego drogami. No właśnie, a jak to jest? Czy potrafimy odnaleźć ten właściwy obraz siebie, który kochamy, który sprawia nam radość, który pozwala nam na taki kontakt z własną duszą i tym, co jest dla nas dobre? Czy nie jest tak, że w codziennym życiu bardzo często jednak wybieramy drogi, które chcą na przykład zadowolić innych, ponieważ obracamy się w różnych środowiskach, czy to w życiu zawodowym, czy to w życiu rodzinnym? Może jest tak, że spotykamy takie osoby, które mają jakiś wyrobiony sąd na nasz temat, widzą nas w jakiejś konkretnej roli, którą powinniśmy odgrywać w świecie, w ich życiu. Tylko czy to jest zgodne z tym, gdzie Pan Bóg nas posyła? Czy to jest zgodne z tym naszym wewnętrznym przekonaniem? Jak często zatracamy ten kontakt, ponieważ na przykład wchodzimy w niewłaściwe związki, ponieważ boimy się powiedzieć stop? Jak często zatracamy kontakt z samymi sobą, ponieważ nakładamy na siebie coraz to nowe zadania, które sprawiają, że częściej można odnaleźć nas męczennice. Kiedyś myślałam, że to bardziej dotyczy kobiet. Dzisiaj jestem przekonana, że to dotyczy również mężczyzn, że oni również potrafią świetnie odnajdywać się w roli męczenników, czyli tych, którzy są ciągle poddani jakimś represjom, jakiejś konieczności walki o coś i to doprowadza do takiej sytuacji, że trudno nam opowiadać o tym, co dobre, że łatwiej jest zdecydowanie opowiadać o tym, co trudne. Czy nie jest tak, że ktoś
z naszego otoczenia wykrada ten nasz potencjał, nasz czas, nasze umiejętności. Często dzieje się to bardzo niezauważalnie, aż dochodzimy do takiego momentu, że pytamy się samych siebie, gdzie jesteśmy my w nas samych. No właśnie, drugi fragment, bardzo znany z Ewangelii Łukasza z 10 rozdziału, kiedy przypominamy sobie, że jest to tylko wybrany werset z całej historii, która opowiada o tym, że Jezus z Nazaretu jako nauczyciel, znowu mamy nauczyciela, przychodzi do domu Łazarza z Betanii, gdzie są jego dwie siostry, Maria i Marta. I pamiętamy tę historię o dwóch kobietach, które w zupełnie inny sposób się zachowują, prawda? Przypominamy sobie Martę, która krząta się, ogarnia wszystko, żeby goście byli zadowoleni, a jej siostra Maria w tym czasie siada u stóp Jezusa i słucha tego, co on ma do powiedzenia. No i dochodzi do pewnego takiego konfliktu, chociaż nie bezpośredniego, ponieważ zwróćmy uwagę, że w tym fragmencie ani razu Marta nie zwraca się bezpośrednio do swojej siostry Marii, ponieważ tak naprawdę zwraca się do Jezusa. I właściwie Jezus staje się takim pośrednikiem, któremu ona w pewien sposób opowiada o swoim żalu do siostry. Tymczasem niespodziewanie Jezus chwali zachowanie Marii. Jakie zachowanie? Przypomnę jeszcze raz. Maria, usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Nam się może dzisiaj wydawać, że to jest takie mało znaczące wydarzenie. No, usiadła, fajnie, słuchała, czyli można powiedzieć z naszej perspektywy była już taką dobrą chrześcijanką. Ale kiedy przeniesiemy się do tamtych czasów, co się okaże, że u stóp nauczyciela mogli zasiadać tylko uczniowie. Co za tym idzie, bardzo często w tamtej tradycji tylko mężczyźni. Maria z Betanii przyjęła rolę uczennicy, a Jezus jej na to pozwolił. I na koniec tej rozmowy powiedział Marcie, że ona, Maria, wybrała właściwą cząstkę. I to nie jest tak, że Marta robiła coś niewłaściwie. Ale problem tkwił w tym, że miała pewne wyobrażenia na temat zachowania swojej siostry i chciała te wyobrażenia przelać na nią. Tymczasem Maria wiedziała, do czego została powołana. Wiedziała, co jest dla niej dobre i wiedziała, którą drogą ma iść. I mimo tego, że być może odczuwała tą pewną zewnętrzną presję, nie pozwoliła na to, żeby cokolwiek zaburzyło ten kontakt z Jezusem jako nauczycielem, którego chciała słuchać, i ten kontakt z samą sobą. I życzę nam, abyśmy w naszym codziennym życiu również szukali dobrego Boga, który wie, co jest dla nas dobre, i abyśmy potrafili wybierać właściwe cząstki. Amen. Zostańcie z Bogiem.